Siemano Marcin Łazarski śpiewa i świadomie. W dzisiejszym odcinku wstęp będzie zupełnie pozbawiony emocji. Z dwóch powodów: mówię powód. Przeczytałem komentarz, w którym było napisane, że fajnie, merytorycznie nawet, ale że, 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 że żarty. To nie. Także pozbawiony żartów. Płaszczyka żartów. Tak wyglądam bez żartu. Oto ja. Normalnie powiem: fantastyczna wokalistka dzisiaj będzie. Kasia Moś. No to słuchamy. Ja ukoł i krzek, tak musi być. Wojna i śpiech. Zaraz po niej i prąc. Pumieni dym, że brai król. W koronie! Chyl. E. A e. 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 to nie jest. E. I to jest chyba najbardziej charakterystyczna cecha głosu kasimoś i sposobu jej śpiewania, że ma bardzo wąskie, głęboko brzmiące, ciemno brzmiące samogłoski. I Gdybyśmy mieli wymienić, nie wiem, kilkanaście wokalistek w Polsce, które tak śpiewają, to myślę, że byłby problem, bo mało osób tak śpiewa. Większość jednak śpiewa jasno, z uśmiechem. Już abstrahując od tych ze starej szkoły, tak, na maskę, proszę pana, na maskę, wszystko. Także nie, nie, nie rób tak. Generalnie podoba mi się to. Dlaczego mi się to podoba? Po pierwsze, jest bardziej skupione. Po drugie, zobaczcie tam było w koronie, w koronie, jeszcze zamknięcie tego, tak, do takiego nosowego lekko brzmienia, to zawsze skupia dźwięk, mmm, nadając mu więcej emocjonalności. Kiedy śpiewasz, wiesz, je, yeah, je, yeah, yeah, uh, to, to jest bardziej nastawione na jakby wypowiadanie tego, na stwierdzanie. Hej, hej, niż hej, tak, po prostu większe skupienie dźwięku, on jest bardziej w środku. Druga rzecz, że tam pojawiają się oczywiście jaśniejsze samogłoski, lżejsze, no i pojawiają się też takie bardziej spłaszczone, tak, więc dużo kolorów, ale takie przytrzymywanie dźwięku zawsze jakby co robi, no, ładuje emocjonalnie, tam, tą treść, którą chcemy przekazać. Ta ciasnota może wynikać z wielu rzeczy. Yy, nie wiem, być może ktoś się yy, ktoś ją kiedyś uczył SLS-em i tak było zawężenie samogłosek. Możemy powiedzieć, że ok, z tego to wynika, ale ja myślę, że wynika to przede wszystkim po prostu z miejsca, w którym ona się urodziła i wychowała czyli jakby z, z tego, że jest ze Śląska. A wiecie, jak mówią ludzie na Śląsku: Ty, opie! Idę do dum! tutaj ciasno, wszystko jest hej. Oczywiście nie naśladuję, bo nie umiem, bo nie jestem ze Śląska w stricte, ale uczę dużo osób ze Śląska, słuchajcie, i ja wiem, jaki oni mają temat, gdzie tam ta przestrzeń z tyłu jest specyficznie zawężona, i co my musimy tam zmieniać i inaczej ustawiać, żeby ten dźwięk jednak wszedł w konkretne miejsce. Także jest to taka cecha charakterystyczna, bardziej regionalna, bym powiedział, ale. Przede wszystkim co jest ważne, ukasimość, że ona tego nie zdusza, tak? Czyli, że to nie jest przesadnie pogłębione, albo przesadnie zwężone, że brzmi dziwnie, że to jest już. To już jest Makłowicz. 5, i 5, tak? Tylko właśnie to jest bardzo. Mm, po prostu intensywniejsze. O, tak bym to nazwał. Dalej pięknie brzmiące, dalej dźwięczne. W ogóle ładnie płynie tą frazą. Lećmy dalej. Słońce i gra o nocy dzień. Tu już jest jakiś w, ramie, w ramie, i, kat, po życiu sen i nic się już nie odstanie. Właśnie, zobaczcie, że to jest właśnie na zasadzie nie odstanie! Jeżeli tu skupiasz dźwięk, to zobacz, jaką on, on ma emocjonalność większą. Nie? Bardziej go po prostu wiesz, chcesz wyrzucić z siebie. I teraz wiele dźwięków, które zaśpiewała, były o wiele jaśniej, płycej, z mniejszym obciążeniem, z mniejszą głębokością, z mniejszym powiększaniem, tak? Pierwszego formatu, jakby. Super. Także potrafi w różnych kolorach jakby swój głos pobudzić do działania i to jest bardzo fajne. Mi dłoń, tak daleko port gdzie dziś dłoń, gdzie ulica słoń, ale nawet jak delikatnie śpiewa, zobaczcie, że to cały czas jest w pewnym sensie intensywne. Nie intensywne, że głośne, ale takie konkretne. Hej, tutaj mówię do Ciebie. Będę tutaj brzmiał, a nie gdzieś takie rozproszone, zmatowione, swoją drogą. Kolejna bardzo charakterystyczna cecha, to to, że ona wibruje bardzo często dźwięk od razu, czyli wchodzi sobie od razu w wibracje. Oczywiście nie zawsze. Ale to jest taka cecha, m, powiedziałbym, śpiewacza. Co mam na myśli mówiąc śpiewacza, bardziej na zasadzie wokalistyki klasycznej, tak? Bo w dużej mierze wokaliści klasyczni od razu właśnie waa, wchodzą w wibrację, a nie, że jest prosty dźwięk i wibrujemy sobie na końcu, tak? być może uczyła się klasycznie, nie wiem tego. E, ale jest to charakterystyczne dość. Niektórzy słuchajcie, no jakby wibrują e, tylko końcówki, niektórzy cały czas, a niektórzy w ogóle nie wibrują. Także nie jest to ani dobre, ani złe. To jest kwestia wyboru wokalisty, w tym przypadku wokalistki, no i tego, jak chcemy brzmieć, czy nam się to podoba, czy nie, i tak dalej. Dobra, ale lecimy z refrenem. Tutaj się dzieje, zobaczcie. Nie, Już zaczyna się pojawiać bardzo charakterystyczne rzężenie, takie, ale bardzo lekkie. Przepuszczenie większej ilości powietrza przez fałdy, czyli one nie domykają nam się do końca, ale jest to zabieg celowy, bo te drive u Kasi Moś są bardzo dobre. Ja słyszałem już wiele nagrań, ostatnio słyszałem, dziwny jest ten świat w ich wykonaniu i po prostu. Musiałem się tutaj położyć na dywanie i zrobiłem takie dwa pokłony. Mówię, matko, jedyna, jakie to było dobre. Fantastycznie zaśpiewa, jak się pięknie darła. Tak w cudzysłowie mówiąc, oczywiście, bo jakby to mega pozytywnie. Tam ładny drive'ik. bardzo to kontroluje, widać. Dobrze się w tym czuję i jakby ciało, jakby obserwując ciało, mam wrażenie, że po prostu tam jest pełen luz. Owszem, cały czas mówimy o śpiewaniu ekstremalnym, więc to nie jest takie śpiewanie, że tak, a, z paluszkiem wiadomo gdzie, tylko jakby cały czas jednak trzeba kontrolować to wszystko i to jest w pewnym sensie wymagające dla głosu. No to nie jest taka czyściutka emisja głosu, tak, książkowa, no bo tam jest napisane, że ma być czysta, tak, czysty, dźwięczny, pozbawiony szumu i tak dalej, i tak dalej. No to, to ekstremalne śpiewanie to jest inna bajka. Ale bardzo dobrze to kontroluje i jakby Widać w niej luz w śpiewaniu, jeżeli chodzi o ten drive'ik. Naprawdę to dobrze robi. I tu wracając, właśnie tak pojawiło się rzężonko, nie? Pojawiają się też czyste dźwięki, one się będą pojawiać, więc fajnie sobie to wymienia. Dlatego domniemam, że robi to świadomie. Ale zobaczcie początek. Początek troszeczkę był postawiony bardziej na koordynacji piersiowej. Więc to jest taki dźwięk, nazwijmy go bardziej beltowo-miksowy, tak? Mix, jedni powiedzą, drudzy powiedzą mix piersiowy. No, nie jest taki do końca postawiony stricte na pierwszy format, no, wykrzyczany i tak dalej. Choć bardziej, tak, na tą koordynację na grubszo, na grubszy. On się po prostu delikatnie nie dostroi, jeżeli mamy się tak stricte, emisyjnie, głosowo, tak szczegółowo czepiać. Ale tam potem będą takie dźwięki, które wchodzą w punkcie, także Wam pokażę różnicę, jeżeli Was to interesuje. Ale co jest ważniejsze dla mnie tutaj, bo ja tam się nie będę czepiał pierdół, takich, że tam troszeczkę się dźwięk, bo ona przepięknie śpiewa. Ale jedna ważna rzecz. Że zobaczcie, co się dzieje, kiedy. Czyli wchodzimy na dźwięk C, tutaj C5, i co robi? Od razu zmniejsza przestrzeń. Czyli z tego głębokiego, ciasnego T, tutaj, nie? Poszła od razu w jaśniejszą tłęgową stronę. Czyli mamy więcej jasnych alikwotów. Ten format śpiewaczy się tam podbija, ta, ta nosowość w pewnym sensie się podbija, chociaż nie jest to nosowy dźwięk, absolutnie, tak? Taki stricte, tylko te po prostu wysokie częstotliwości, które odpowiadają za nośność, jasność brzmienia, który też ma się przebić przez duży ciężki aranż, jakim jest, jaki jest w tym utworze, po prostu jakby się to wydarza. I teraz bardzo fajnie to robi, że sobie odciąża ten głos, tak? Scina dół. Nie ma głęboko, nie ma dużo, tylko jest jaśniejsza przestrzeń, tak, na gwiazd. I mamy to, że no jakby tłęgowo bardziej, nie, więc zbliżony język do podniebienia. Yy, większy cios, większy węż kanał wylotowy, więc co? Więc cios, tak jak mówię, dźwiękowy większy. No i tyle. Bardzo częsty zabieg u kiedy idzie na wyższe dźwięki, robi sobie to w tą stronę. Często też bardziej to stabilizuje żuchwą później, ale to zaraz potem o tym powiem trochę więcej, bo się nagadałem, a przerwałem po trzech sekundach. O, I tu na przykład jest bardzo dobry patent stosowany u wielu wokalistów. Czyli co robimy? Robimy cry na górnym dźwięku, tak? Czyli e, z takim jakby dość mocnym oparciem już. To też widać po jej ruchu, tak? E, opiera się na tym dźwięku mocno i robi właśnie ten efekt na zasadzie, że Najpierw fałdki głosowe będą nam się leżej domykały, bo one idą z tego takiego ha, 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 płaczliwego, skomlącego dźwięku, a potem mają duże uderzenie. Pogrubiają się i idą w duży dźwięk, mocno otwarty, tak? Ale dlaczego jest łatwo taki dźwięk wydobyć i wielu wokalistów to w ten sposób robi? No bo właśnie, bo najpierw zaczynamy z cieńszej akcji, tak? I potem idziemy w grubo. I to działa. Dlatego to działa, bo gdybyśmy chcieli to wykrzyknąć, to nie do końca by działało. Więc ja bym nazwał to takim lekkim wymykiem, stylowym zabiegiem, gdzie śpiewasz Kwiazd! Także masz ten taki właśnie płacz przed dźwiękiem. Bardzo często to fajnie pomaga. Do tego duże, tak jak mówię, oparcie. Od razu dźwięk się wyrównuje też i nie ma w nim tak dużo wibracji. Zobaczcie, jaka jest, jak jest samogłoska. No typu roki, nie? Ja. ja zawsze porównuję to do Rokiego. Co w tym jest fajnego? To, że jest bardzo stabilna krtań, taka bardzo neutralna, typu tutaj niewiele się dzieje. Na zasadzie nie ma spłaszczania podnoszenia. Ale kiedy to zrobiła? zaszła na dół, tak? Czyli wracając do dolnych dźwięków, tam gdzie czuje już większe oparcie w rejestrze piersiowym, faktycznie robi sobie o wiele głębsze, ciaśniejsze, intensywniejsze samogłoski, przez co ten jej głos jest po prostu duży. Tak to nazwijmy w cudzysłowie, tak? Więc jakby on brzmi na duży. Gdybyśmy nie widzieli wokalistki, że ona jest taka, to byśmy pomyśleli, że to jest jakaś No, nie? Taka po prostu wyszła, duża kobitka, ona z ciała jedzie ostro. Jak ten głos się tam mieści? Ja nie wiem, ale, ale głos jest taki. W takim ciele, taki głos. No i bardzo ładne te drive tam są, takie typu. Jeee! Yeah! Że tak słychać ten taki szumik ładny. No owszem, znowu powiemy tak, nie do końca jest stricte emisyjnie poprawnie, nie? Ale to jest rokowa muza, no tu się tak śpiewa po prostu. Musi pójść drive, musi pójść ekstremalny sposób podejścia do głosu, tak? Ale to jest zaśpiewane świetnie. Mnie się od razu przypomina też sposób śpiewania Piotra Cugowskiego. I kiedy ona śpiewa i frazuje, i jakby wszystkie zabiegi stylistyczne, wjazdy, te glisy, które tam są przy dźwiękach, na wejściach i tak dalej, i właśnie ten taki. dźwięk tutaj w ten sposób zaśpiewany, bardzo mi przypomina śpiewanie Piotra Cugowskiego, więc jakby to jest tak. mogliby razem zaśpiewać, to by, to by świetnie do siebie pasowało swoją drogą. Dobra, druga zwrotka. Zobaczcie jaka głęboka zamogłoska To jest no, to, Jak nisko schodzi I automatycznie zobaczcie Przed właśnie takim większym już obniżeniu Faktycznie Głos straci na dźwięczności większej Zaczyna być tak Z takiego chuchającego nastawienia bardziej Nie? Bardzo Tutaj już się sporo tego pojawia Że jest taka głębokość Tutaj faktycznie schodzi na te niskie dźwięki A dalej no i właśnie jesteśmy zachód Już w normalnej dźwięczności, tak, w takiej fonacji, która jakby, nie wiem, bardziej dźwięczna. Więc zobaczcie, tutaj też się różnie zmieniają rzeczy w zależności od wysokości, na której się znajduje, ale te dźwięki, no te dolne, raz są bardziej dźwięczne, raz, myślę, że też nawykowo, albo po prostu z wyboru idą w taką głębszą stronę. No i co tutaj trzeba powiedzieć? Zobaczcie, ogromny plus za to, że wokalistka genialnie dostosowuje się do stylistyki. Aranż jest rockowy i ona tutaj pełną rokerkę robi, nie? Dla mnie tutaj jest, wiesz, samogłoska typu metallica, nie wiem, że nie, że idzie w tą stronę taką, yeah, yeah, nie? Piotr Rogucki i tak dalej, więc bardzo ładnie dostosowuje tą przestrzeń. Ładny wjazd, ładny glis, idzie głęboko, specyficznie ustawiony język. Hop dalej. O. Znowu mamy ten, ten, ten efekt płaczu, nie rozłączenia, zobaczcie. I tam bardzo fajnie, stylistycznie też było. Czekajcie, przewinę to. O, wojna! Na, na, puszczenie na końcu, woj, woj, zobaczcie, że to, to się trzęsie, rozwibrowane jest, ile to ma emocji w sobie, jak fajnie stylistycznie to, to że jak to, jak to ciąży, nie? To jest super opcja. Potem mamy ten jeszcze ozdobnik na końcu, bardzo fajnie zaśpiewane, więc to nie ma tak, że wszystkie same dźwięki, końcóweczki są proste albo w ogóle urwane czy coś tam. Dużo stylistyk, stylistyki rockowej tutaj się pojawia. Świetna robota. Znowu lecimy, nie? Wśpiewaczą bardziej przestrzeń. Zobaczcie, ile ona ma możliwości dynamicznych. Jak ładnie interpretuje też, że jest totalnie mało, jest dużo, jest bardzo dużo i jest the drive, jest efekciarstwo, jest pięknie zmiksowany bardziej w nastawieniu piersiowym głos. Taki belto miks, to co powiedziałem, nie? Wow. Gdzie dziś dom? you A na przykład już było bardzo puszczone tutaj na niskiej krtani, typu: sięga ten dźwięk. Nie wiem, nie sprawdzałem miliona piosenek Kasimoś, nie sprawdzałem typu, jaką ona ma skalę, sprawdźmy sobie, nie? Więc być może ten dźwięk właśnie już jest dźwiękiem granicznym, który już na tej zasadzie musiał być zaśpiewany, żeby, bo jakby ciężko już go faktycznie domknąć, żeby fałdy skubosowe się na tyle skróciły, żeby go osiągnąć, ale były jeszcze naprężone, żeby miały swoją dźwięczność. Więc to jest jakby kwestia już też anatomiczna ograniczenia głosu na dole i refren i w pierdziel będzie i to gwiazd to gwiazd weszło pięknie no paluszki lizać jakby znaczy, nie, nie brudne mam e, no nie wcześniej posłuchajcie pięknie i to, co powiedziałem, za pierwszym razem on jeszcze z takiego nastawienia, dobra, trochę, trochę jakby stąd, lekko zawołany, jeszcze nie? A tu przepięknie się już dostroił. Bo co, i był ten zawężony, zawężona przestrzeń poszła w stronę tłęgu, ale co zrobiła? Zrekompensowała to drugu, w, w, w drugą stronę. Kształtem samogłoski, ruchem żuchwy, przestrzeń się zawęziła troszkę, opuściła, otworzyła, jak ładnie się wyrównał ten dźwięk. On był i konkretny, i intensywny, i głośny, ale przy tym swobodnie brzmiący, bardzo dobry, bardzo dobry dźwięk. Zapamiętać, powtarzać kilka razy. Świetnie, jeśli chodzi o takie intensywne rokowe śpiewanie, e, no pięknie, bardzo dobrze zaśpiewany. O, tu jakie oparcie, zobaczcie jak poszła pięknie. Cały czas jest taki, pojawia się ten delikatny drive, tam taki rasp w tym głosie, ale zobaczcie, że są na, na zmianę dźwięki bardziej czyste, tak? Są dźwięki z delikatnym drive'em, są dźwięki z typu, <laughs> z tego ataku. Tutaj jest tak, raz tu, ten taki, ten taki, ten tutaj, ten inny, tamten. No nie ma tak, że ona jednolicie cały czas śpiewa dokładnie w ten sam sposób, tylko właśnie bawi się tymi dźwiękami, bawi się brzmieniem, bawi się stylistyką, ale Dlaczego się tym bawi? Bo może sobie na to pozwolić, bo głos jej na to pozwala, bo piękną ma bazę pod spodem, faktycznie ma piękną sprawność i ten głos ma tak duży zakres i taką moc w sobie, więc yy, dlaczego domniemam, że Kasia ma śpiewa bardzo świadomie? Bo, bo te wszystkie zabiegi, no zdziwiłbym się, gdyby to było po prostu, typu, tak czuję, tak śpiewam, nie? Ja bym nigdy się nie uczyłam śpiewać tutaj. Bo to są zabiegi, które musisz kontrolować, żeby ci się udawało je zrobić dobrze, to jest pierwsza rzecz. Druga, że widać, że y, podobne dźwięki czasami śpiewa w jeden sposób, a potem śpiewa je troszeczkę inaczej, na, 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 na podobnych wysokościach. Czyli właśnie ma wybór. Pięknie. Tutaj. I mieliśmy pa, pa, sam, um, am, pa, sam. Zupełnie inne światy. Jeden idzie stąd, a drugi idzie stąd, tutaj, z tej przestrzeni. Bardzo sobie tutaj y, zmienia te przestrzenie. Przez co pomaga sobie też, jakby w miksowaniu głosów, w zmianie rejestrów. Więc jakby sprytny i bardzo dobry Zabieg, patent na to. Tutaj się dużo dzieje w tym refrenie, ona ładnie stawia te dźwięki, tak jak mówię, jedne, jedne z tym drive'ikiem, mniej domknięte z przepuszczeniem powietrza, e, chociaż to nie są takie przesadnie dziś zduszone, stłamszone dźwięki itd. i tak dalej. I te pozostałe, zobaczcie, jak tam, gdzie opiera się bardziej, tak to nazywam, na dźwięku gdzie nawet widać ten ruch całego ciała, zgięcie ciała w dół. I tam dźwięk automatycznie się też prostuje. W sensie on nie ma vibrata, to pójdzie wuuu, nie? Bo to jest ten ruch, który cię jakby do tego predysponuje w pewnym sensie. No z tym oparciem jest różnie, nie? Bo jakby generalnie Opierając się w ten sposób, czyli zgniatając się troszeczkę, no na siedzące jest to ciężko zrobić, ale robiąc ruch w dół, no to co robimy? No zwiększamy jednak ciśnienie tak, pod głośnią, jakby naciskając lekko na przeponę po to, żeby ona ten, fu, fu, ten ten wystrzał powietrza miała większy. Pytanie, co zrobisz na poziomie fałdów głosowych? Czy efektywnie przełożysz to na ładny, czysty dźwięk? Czy twój głos nie da rady tego zrobić? Więc swoją drogą, ona to robi pięknie, bo jakby jest w stanie spożytkować tą energię, która tutaj idzie. No z tym opieraniem się jest różnie, nie? Bo znajdziesz y, ludzi, którzy mm, w swojej technice, metodyce nauczania powiedzą, absolutnie nie! Nie wolno! To... Szeroko żebra, a apogeo, zmniejszamy ciśnienie podgłośniowe. Drodzy powiedzą, że a podrze, a po co apogeo? Przecież to jakby tutaj wystarczy wydmuchiwać że to ma być lekki, tak jakby... ale te też nie opierać. Drodzy powiedzą, opierać, absolutnie opierać, a inni będą kazać ci ściskać mięśnie brzucha, jakbyś chciał zrobić, you know. Także... Y... Ja jestem tego zdania, że w takiej muzie odpowiednie oparcie, czyli takie zoptyma zoptymalizowane, jest potrzebne. I ono ładnie działa i robi dobrą robotę. Pod warunkiem, że to nie jest typu zaciskanie gardła czyli przesadne kompresowanie, ściskanie mięśni brzucha, po to, żeby zacisnąć, żeby wypchnąć dźwięk. I on wtedy nie jest dźwięczny, jest stłumiony, ma mniej nośności, mniej głośności, po prostu jest gorszy. Czego w przypadku Kasi może nie możemy powiedzieć, że to jest gorszy, dźwięk, on jest właśnie bardzo dobry, bo jest i dźwięczny, i ładnie nośny. Wszystko się tutaj zgadza, tak? Jest swobodny, nie słychać tego, yy, że ja tutaj wypycham ten dźwięk, walczę z nim. Więc jakby trzeba rozróżnić te dwie rzeczy, kiedy mówimy o, jakiś, o jakimś kompresowaniu i opieraniu się, no bo tutaj można byłoby się spierać godzinami, moglibyśmy wrzucić tych wszystkich ludzi, którzy mają te metody i techniki, oni by się tutaj bili. No i by się bili długo, walczyliby. Można, nie można, można, nie można, nie powinien, powinien. Bijmy się. To ja wam, ja ich ja tu zaproszę, wszystkich kiedyś, puszczę im nagrania jakieś, i się biją, my będziemy oglądać. Żartuję. Dalej. Się Jest wrzesień i jest 30 stopni na gorzej. Wow, ja, trzeba było powiedzieć. Urwała. Nieju. Ale sprawnie i ładnie, tutaj fajne rzeczy się dzieją. Jeszcze raz. Tutaj, tutaj, muszę powiedzieć kilka ważnych rzeczy. Nie wiem, że się będę jarał znowu, ale sorry. Po kolei, jak to bardzo mądrze i fajnie rosło. Zobaczcie. Jeszcze filka. Cały czas wibrowany dźwięk, zobaczcie, znowu nie. Jest a. -a. Dlaczego? Bo jesteśmy na as i oparcie w rejestrze piersiowym jeszcze może być większe, chociaż głos, głos się już miksuje, więc jakby korzysta z tego, jest więcej, jest ciemniej, stroi się bardziej do o, a zobaczcie na B. A tu już zupełnie inaczej, idzie już wyżej z językiem, idzie bardziej w stronę E i już więcej tej, tego strojenia samogłoski słychać tutaj w tej przestrzeni. Zobaczcie, bardzo dobrze, tak? Bo już nie ciągnie tego ciężaru, tylko faktycznie dostraja drugi formont. I cały czas idzie jakby strojąc się do drugiej harmonicznej, zobaczmy co dalej. Tak, jeszcze jaśniej, jeszcze wyżej, jeszcze bardziej w stronę tłęgu zbliżona przestrzeń. I znowu strojenie do drugiej harmonicznej. Czyli będziemy mieć głos, taki temper kryty tutaj bardziej, tak? To nie będzie krzyk, to nie będzie głos, to nie jest głos wykrzyczany absolutnie, który jakby piętnuje, tutaj rejestr piersiowy będzie potęgował, potęgował, nie piętnował, potęgował rejestr piersiowy, bo zaraz będziecie mi, pomyliłeś się, mylę się czasami. E, rejestr piersiowy, czyli wykrzyczany dźwięk, który faktycznie będzie typu eee. Nie, 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 absolutnie. Ładnie się stroi do drugiej harmonicznej, czyli mamy na zasadzie, tak jak powiedziałem wcześniej, yy, są nazewnictwa typu belt mix, są nazewnictwa typu e, chest mix, tak? Ale to nie jest typowy chest. To nie jest pull chest, czyli taki wypchnięty rejs piersiowy, tylko właśnie mamy zmiksowany głos, bo jest dobry, dobre strojenie, lepsze strojenie samogłoski, tak? Pięknie. Jeżeli chcesz zaśpiewać mocno, intensywniej w ten sposób, no to tak. Nie? Owszem, można byłoby to bardziej zmiksować, bardziej jeszcze wyczyścić, delikatnie odjąć jakby z intensywności, ale wtedy też zmieniłby się kolor trochę dźwięku. No, jakby, no i, i sposób zaśpiewania, tak? Krótko mówiąc, no ciężko to też tak opisać dokładnie słowami. W każdym razie robi to przepięknie na tej przestrzeni. Ten zabieg stylistyczny, i co dalej? Idzie w głowę, tak? Styk te głowowe dźwięki idzie głowę na mocno otwartym wuuu, tak? Bo ta przestrzeń też mocno głowową nam zadziała. Kiedy robimy wręcz taką bułę, taką, taką sowę, no to i co? I teraz stoimy się do pierwszej harmonicznej, tak? Więc jakby zupełnie inne podejście do głosu, ułatwia sobie sprawę, pięknie to robi oczywiście, bardzo sprawnie i kiedy pójdzie na ten, na to C tutaj już wręcz w rejestr gwizdkowy, chociaż to nie jest typowy dźwięk gwizdkowy, No i tu jest odpał na maksa. Po pierwsze, co robi? Idzie na A. A nie na U. Zobaczcie, schodzi z U na A, tak? Bo jesteśmy już poza strefą pierwszego formantu z harmonicznymi, więc tak naprawdę ciężko byłoby to utrzymać na U i potem wracając znowu sobie schodzi ładnie do U, czyli wraca do najwygodniejszej przestrzeni, którą można tutaj uzyskać. Bardzo świadome ruchy, więc niech mi ktoś powie, że to nie jest świadome śpiewanie. Absolutnie jest. Do tego tam delikatny drive się znowu pojawia na tym górnym dźwięku, więc jest, jest kompresja do tego. Eee... It. I jeszcze taki lick, jak sprawnie, jak w punkcik zaśpiewany ten lik tam jest, po tej pentatonice. No słuchajcie, no moim odczuciu, moim zdaniem, Kasia Moś to jest jedna z najsprawniej, tak całokształtowo śpiewających polskich wokalistek na dzień dzisiejszy. Tak, tak, tak się wyrażę, nie? No, no po prostu, jeśli chodzi o polskie wokalistki, to jest top. Jakby nie używam słowa najlepsze, bo nie lubię tego słowa, bo jakby co, no nieważne. Ale jakby i stylistyka, i technika, i dobra baza, dobra, dobra baza emisyjna i na to warstwy stylistyczne, które robią robotę niesamowitą, interpretacja i emocjonalność, no to, to jakby to jest wszystkie warstwy, jak taki, przepraszam, jestem mężczyzną, piłkarz w Fifie, który ma jakby, oprócz tego, że świetnie strzela, to jeszcze szybko biega, dobrze podaje i jeszcze jest dobry w obronie. No. Hej, świetnie zrobione, naprawdę. Przewijać, przewijać, przewijać i, i słuchać. Pięknie. O, ale ten na przykład gwiazd. Uż nie, nie doszedł nam do wysokości. Jeśli chcielibyśmy się. O, znaleźliśmy jeden dźwięk, który nie trafił. O, matko jedyna. I co? Stało się coś. Nie. Więc jakby. Bo niektórzy czasami mi piszecie, że ja tak nie zwracam uwagi na błędy. A mógłbym tutaj wytyknąć kilka błędów co najmniej, w różnych, różnych wokalistów. Nie mówię tu Łukasi, Moś. No nie, bo ja jestem osobą, która uczy zawsze na zasadzie pokażę ci jak trzeba, a nie będę ci pokazywał jak, jak, jak nie robić. Po co mamy powielać i wsłuchiwać się w to, jak robić źle, skoro możemy wsłuchiwać się w to, jak robić dobrze? Więc skupiamy się na pozytywach i na tym, jak robić dobrze, a nie jak robić źle. Jaki to ma sens? Znaczy, może dla kogoś ma, a dla mnie nie ma, więc ja się, ja się skupiam na pozytywach. Eee... Nie jesteśmy doskonali. Wszyscy i każdy z nas, wokalnie mówię tutaj, popełnia drobne błędy na rzecz stylistyki, na rzecz różnych rzeczy. No nie wiem, bo tak chcemy, bo nam każą, bo tak wymaga stylistyka, albo nie chcemy, nie umiemy różne rzeczy. Więc jakby takie bycie idealnym, no bądźmy sprawiedliwi, no jakby możemy wytknąć błędy każdemu i każdej wokalisty na całym świecie. Spoko, nie ma problemu, nie? Ale nie o to chodzi. No i jakby, okej, okay, ale trafił się dźwięk, który właśnie się mniej dostroił w porównaniu do, do poprzednich gwiazd. Zwróćcie też uwagi na ataki, gdzie mamy ha, ha, leją gwiazd, nie? A nie aleją gwiazd. Nie robi twardych ataków. Znowu pięknie i sprawnie zrobiona e, rzecz, bardzo świadoma. Oh uh. 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 Już dużo, samogłoska znowu jak wyszła, nie? No tak, tutaj już da, dała dość dużo na końcu, nie? Ale myślę, że też wieszcie, to, że jesteś na scenie i śpiewasz, i to, emocje, to są emocje, jakby chcesz przekazać dużo, to też nie jest tak, że dobrze, będziemy wszystko kontrolować. Sterylne warunki do śpiewania, no hej. Także owszem, moglibyśmy się spierać tutaj, tak jak powiedziałem, godzinami na temat tego, czy coś bardziej poprawne, czy nie. W dzisiejszym świecie, jak śpiewasz. Sprawnie, brzmisz dobrze, nie robisz sobie przy tym krzywdy, śpiewasz przez wiele lat. To jak najbardziej jest to akceptowalne, tak? Jakby nie możemy się czepiać wszystkiego, ale no, no dobra, że nie będę w to wnikał, bo tak bez sensu to powielam. Pięknie zaśpiewany cały numer. Jest tak sprawna wokalnie. Słyszałem piosenki, których niestety nie ma na YouTubie, których nie mogłem przeanalizować, które też go doskonale wykonała gdzieś, gdzieś tam w tv albo gdzieś czasami na jakimś koncercie byłem. No naprawdę, yy, no, robi robotę z niektórymi numerami tak, że, 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 że aż warto i miło się tego słucha. I odnoszę takie smutne wrażenie, że jest trochę niedoceniona wśród normalnych słuchaczy jako wokalistka, bo no, głosowo robi kawał dobrej roboty. Dużo rzeczy mi się tutaj podobało. Jest bardzo dużo kolorów w jej głosie. Jak wchodzi na te górne dźwięki, tam wchodzi ten taki driving ładny z tą rockerką. Pięknie to brzmi. A potem mamy takie dolne, okrągłe, niskie, ładne, dźwięczne. Dużo różnych ciekawych rzeczy, zabiegów stylistycznych. Także niech się niesie w świat i w waszą świadomość to, że to jest wokalistka, której naprawdę warto słuchać. A co wy sądzicie na temat tego, jak śpiewa Kasia Moś? Wpisujcie w komentarzach, jestem ciekawy waszych opinii. Czy ją znacie? Który utwór według was jest najbardziej kozacki w jej wykonaniu? No i co, wpisujcie swoje propozycje do kolejnych analiz. Ja wiem, jest ich dużo i niektórzy czekają już długo. Staram się wybierać najciekawsze, najfajniejsze rzeczy, takie, w których mogę wam pokazać najwięcej niuansów wokalnych i różnych ciekawych rzeczy, żeby to też było różnorodne, żebyśmy poznawali naszych rodzimych yy, polskich wokalistów i tak dalej. No i tyle. Zapraszam na media społecznościowe: na Instagram, na Facebooka, na TikToka. Zapraszam do subskrybowania kanału i do zobaczenia w następnym. Odcinku, który już niebawem.